Celem naszym jest, aby w tym roku, zgodnie z taką maksymą Scani, małymi krokami do przodu, pojawiło się 15 osób w naszej firmie, dla których będziemy sponsorować, będziemy opłacać studia, sfinansujemy. Co jest ważne, ta oferta skierowana będzie do naszych pracowników, ale również do osób z zewnątrz, do absolwentów naszych szkół. Co ważne w tej ofercie, chcielibyśmy, w zasadzie to jest wymóg, aby wszyscy studenci byli zatrudnieni w naszej firmie. Czyli pojawią się u nas nowi pracownicy z paszportem i możliwością rozpoczęcia studiów na Politechnice Koszalińskiej. Ta oferta Scani polega na tym, że osoby, które będą chciały podjąć studia na Politechnice Koszalińskiej, a właśnie to jest ten nasz najważniejszy partner, będą zatrudnieni w Scani przez okres studiów o charakterze zaocznym i będą te studia mieli opłacone. Kadra zasili kadrę Scani i da dalszy rozwój i przedsiębiorstwu, ale to, co jest bardzo cenne, wielka nadzieja, że te osoby, mając tę możliwość edukacji blisko, na pewno w Słupsku w przyszłości zostaną. To jest po prostu nasza koncepcja, w jaki sposób my, także samorządowcy, możemy wzbierać rozwój naszego Pomorza Środkowego, ale także perspektywę rozwoju każdego pojedynczego człowieka. Wyjątkowość tego porozumienia polega na właśnie fakcie uczestnictwa miasta Słupsk. To jest, proszę Państwa, dowód na to, że w Słupsku samorządowcy chcą kreować warunki rozwoju przedsiębiorczości, bo teraz jesteśmy w takich czasach, że trudno zakładać rozwój firmy bez inwestowania w kapitał ludzki. Tu postrzega się to szerzej, że nie jest to tylko kwestia indywidualnych perspektyw przedsiębiorstwa, ale jest to inwestycja w kapitał ludzki w mieście i w regionie Pomorza Środkowego. Dlatego tym bardziej jest to dla nas wielka sprawa i wyjątkowa chwila, że możemy tutaj takie porozumienie podpisać. Politechnika Koszalińska kształci na 27 kierunkach. Tak jak pani prezydent powiedziała, w dużej części na kierunkach inżynierskich i firma Scania w pierwszej kolejności w tym naszym projekcie przystępujemy do studiowania na kierunku mechanika i budowa maszyn. Firma Scania obejmie patronatem specjalność inżynieria procesu wytwarzania. W przyszłości projekt będzie ewoluował. Będziemy dedykować konkretną specjalność na potrzeby Scani. Być może w przyszłości zaowocuje to również nowym kierunkiem. Mamy pomysły na elektromobilność. Liczymy na to, że wspólnie będziemy tą ofertę tak dostosowywać, aby była ona na potrzeby rynku pracy i jak najlepiej przygotowywała naszych absolwentów do spełniania oczekiwań pracodawców i tak, aby to była kadra rozwojowa. W pierwszej kolejności zakładamy 15 osób z firmy Scania, ale proszę Państwa, jest to wyraźny sygnał firmy do tego, że rozwija się i potrzebuje nowych kadr. Nowych kadr nie tylko w mieście Słupsku, ale nowych kadr, które będą kształcone w Politechnice Koszalińskiej, zatem będą z Pomorza Środkowego bądź i z dalszych terenów. I będzie to też sygnał dla naszych kandydatów, że kształcimy na potrzeby rynku pracy i warto studiować w Politechnice, bo praca czeka. Jeżeli ktoś myśli o rozwijaniu swojej ścieżki kariery zawodowej, to warto studiować w Politechnice i warto tą ścieżkę planować z firmą Scania. Dla wszystkich ten projekt jest otwarty. My będziemy prowadzić taką rekrutację, będziemy z tymi osobami rozmawiać. Będą to osoby z naszej firmy, tegoroczni absolwenci, ale również niekoniecznie muszą być tegoroczni absolwenci. Wszystkich serdecznie zapraszamy do tego projektu, aby razem się z nami kształcili i wspomagali nasze zaplecze techniczne. W naszej organizacji pracuje około 90 inżynierów, ale również osoby z wykształceniem technicznym są potrzebne na stanowiskach zarządzania na liniach produkcyjnych. Także tej kadry technicznej jest naprawdę w obecnych czasach bardzo duże potrzeby. Są to studia niestacjonarne, czyli będą one realizowane w okresie tak zwanym weekendowym. Przewidujemy oczywiście jak najwięcej udziału części praktycznej w tych zajęciach, jeżeli chodzi o zakres przede wszystkim projektowania, jeżeli chodzi o zakres wykorzystania tej wiedzy dla firmy Scania, ale tutaj tak jak pani rektor powiedziała,
wpisuje się to w tę specjalność, o której tutaj mówimy i którą patronatem firma Scania obejmuje. Więc jesteśmy tutaj bardzo wdzięczni za to zauważenie nas jako uczelni w regionie, ale chciałbym powiedzieć, że nasz wydział kształci również na innych kierunkach studiów, które też będą się prawdopodobnie wpisywać w te zapotrzebowanie z firmy Scania. To jest taki kierunek studiów jak mechatronika, jak zarządzanie inżynieria produkcji, energetyka i kierunek transport i to, o czym pani rektor tutaj wspomniała, czyli propozycja utworzenia nowej specjalności elektromobilność i automatyzacja w procesie transportowym. Pan wspomniał już o tym, że w firmie Scania takie rozwiązania konstrukcyjne są stosowane dotyczące wykorzystania energii elektrycznej do zasilania urządzeń napędzających, tak to nazwijmy. Jest też zakres związany z biopaliwami wykorzystania tego obszaru w układach hybrydowych. No, tak się stało, że Wydział Mechaniczny jest tutaj bardzo dobrze przygotowany do takich działań, ponieważ mamy pracownię odnawialnych źródeł energii, mamy tworzoną dziś pracownię napędów silników elektrycznych, więc jest to bardzo szeroki zakres naszego tutaj zaangażowania, który możemy zaproponować dla firmy Scania. We'll be right back.